Niedługo przejdziemy do tematu państwa, a teraz jeszcze Jan Kuraś, Fundacja Pamięć i Wolność. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam zaszczyt reprezentować Fundację Pamięć i Wolność. Nazywam się Jan Kuraś, pochodzę z Wacmunda, to jest miejscowość położona koło Nowego Targu. Nasza organizacja jest, moja organizacja w zasadzie jest bardzo młodą. Została powołana dopiero w styczniu w tym roku, a głównym jej celem jest pamięć o wydarzeniach od 1939 do 1956 roku. Natomiast głównym celem, do której została powołana, to jest troszkę może inne cele, tak Państwo tu mówili, ale też związane blisko z historią. Jest rekonstrukcja i budowa obozu partyzanckiego na terenie Gorców i dotarcie, jedna z dróg dotarcia do młodzieży, bo tak jak tu przedmówcy wcześniej mówili, bardzo łatwo im jest nawiązywać współpracę ze szkołami, z innymi instytucjami. Natomiast w naszym regionie, w regionie Podhala, tam gdzie działa major Józef Kuraś, jest to bardzo trudny teren i nieurodzajny, tak jak ta gleba. Trzeba mnóstwo pracy włożyć, proszę Państwa, żeby dotrzeć. Tak jak tu pan, któryś pan mówił, że łatwo jest. Nie trzeba przekonanych, tak Państwo. Warto jest dotrzeć do tych, którzy kompletnie nie mają przekonania. W oczywiste rzeczy wątpią, fakty, niezbite fakty negują i to jest bardzo przykre. I dlatego też na prywatnej działce, którą Fundacja wydzierżawiła, powstaje w tym momencie obóz i będzie to namiastka, powiedzmy. To całe te Gorce chcą być pokazane w jednym małym wycinku na przestrzeni tam hektara. I tam jest projekt wybudowania, już w tym momencie jest 5 obiektów wybudowanych, ale będzie 5 obiektów wybudowanych do zamieszkania, gdzie głównym celem właśnie jest edukacja młodzieży, spotkania z ludźmi związanymi, z rodzinami i uświadomienie tej młodzieży naszej, z naszego regionu, która jest, nie wiem, nie mówię, że jakaś, no nie ma określenia, ale żeby dotrzeć do nich, Szanowni Państwo, to trzeba takie inicjatywy podejmować, żeby łatwiej były, żeby oni przyszli, posłuchali ludzi kompetentnych, bo przekazy, które słyszą od ojców, od dziadów, to są tak mało wiarygodne, że po prostu nie ma słów tego określić. I myślę, że zapraszam serdecznie Państwa do zwiedzenia. Myślę, że pierwszy obiekt już będzie w tym roku oddany, ale to jest główny i podstawowy cel. I oczywiście Izba Pamięci poświęcona słynnemu żołnierzowi, jednym z najsłynniejszych, który jako jeden chyba z niewielu żołnierzy wyklętych dzięki Fundacji Pamiętamy, ma dwa pomniki, jeden zakopany, odsłonięty przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a drugi na prywatnej działce, bo innej możliwości nie było, notabene mojej. Przeznaczony jest wybudowany krzyż poświęcony właśnie żołnierzom, nie tylko jemu, bo on jako żołnierz w różnych organizacjach, różne losy były jego, wybudowany jest, a w międzyczasie też organizujemy, to znaczy jako fundacja w tym roku pierwszy raz organizujemy 10. rajd szlakami żołnierzy wyklętych, w tym roku jest to 10. rajd w setną rocznicę urodzin majora Józefa Kurasia Ognia i wcześniej angażowałem się jako stowarzyszenie, ale żeby łatwiej prowadzić te wszystkie sprawy, to w tym celu właśnie też powołaliśmy fundację. I muszę Państwu powiedzieć, że zorganizowanie takiego rajdu to inni też tu robią, ale to jest wyzwanie nie lada. Ale to jest najgorsze właśnie, że z naszych terenów, z naszej wioski, już w tym roku jest troszkę odwilż i jest powiedzmy grupa 30 osobowa młodzieży, ale to wielki wysiłek. Natomiast głównymi uczestnikami to są ludzie spoza terenu Podhala, przyjezdni i z Sopotu i z różnych części Polski, z Krakowa, z Łodzi. I dlatego jesteśmy dumni. Bardzo, nie także bardzo, ale systematycznym uczestnikiem
i patronatem, i gościem honorowym jest obecna tu na sali pani Zuzanna Kurtyka, której serdecznie chcę podziękować, że zawsze wspiera nasze działania. Także, proszę Państwa, ta cała fundacja to się zrodziła wędrując tam ścieżkami górskimi i nasłuchując tych szumów lasu i tych drzew. Zrodziła się właśnie taka inicjatywa i to obecny był prezydent miasta Ostrołęki, szef fundacji Pamiętamy. Między innymi to jest główna zasługa tych ludzi, że właśnie oni w dużej mierze przyczynili się do tego, że taka inicjatywa się zrodziła i została to zarejestrowane. I myślę, proszę Państwa, że w najbliższym czasie wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do przybycia i zwiedzenia naszego obozowiska. Myślę, że w przyszłym roku, w 2016, już powinno być wszystko dopięte na ostatni guzik. No może powiedzmy tam z małymi wyjątkami. A nawiązując do pani wcześniejszego pytania o fundusze, no to fundacja, tak każda jedna stara się pozyskiwać z każdej strony, ale tu duże podziękowania dla Banku Zachodniego WBK, który bardzo wsparł naszą inicjatywę, za co serdecznie chciałem tu w obecności Państwa podziękować. Dziękuję ślicznie. Zabieram głos kolejnemu paneliście, to w nawiązaniu do placówki, o której teraz będzie. 2 lata temu albo 3 lata temu w Newsweeku cytat z reżysera Warlikowskiego, który mówi: to cudownie, że powstaje Muzeum Historii Żydów. To taka potrzebna placówka. A Muzeum Historii Polski? Oj nie, takie placówki powodowałyby nacjonalizm. To tak w ramach zapowiedzi. To był Newsweek, a teraz pani Małgorzata Żaryn i Muzeum Historii Polski. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i rzeczywiście ja właśnie jestem częścią Muzeum Historii Polski, można powiedzieć, że prawie od samego początku, to znaczy już 9 lat. Brzmi to dość przykro, biorąc pod uwagę stan, w jakim się znajdujemy, ale to tak na marginesie. Natomiast ponieważ tu trochę jestem w towarzystwie bardzo szacownych osób, ale zupełnie jakby w innym charakterze, bo panowie, państwo, przepraszam, są reprezentantami fundacji. Tak jak pani powiedziała na początku, to jest działalność społeczna pełna pasji. U mnie jest to równie pełna pasji, natomiast no, działalność poniekąd instytucjonalna, właściwie nie poniekąd. I chciałam się odnieść tylko jednym zdaniem do tego, co pan powiedział na temat instytucji państwowych, które i państwa, które w ogóle w żadnych kategoriach się tutaj nie sprawdza. Otóż ja trochę protestuję, bo ja jednak tą instytucję państwową w jakimś sensie reprezentuję jako właśnie nasze muzeum i uważam, że wszystko to zależy od ludzi, zależy od programu i od celów, jakie sobie się stawia. No i my, muzeum, a szczególnie dział edukacyjny, mający do czynienia z młodzieżą, stawiamy sobie właśnie tu podobne cele, jak państwo je sformułowali. To znaczy my, po prostu kochając tą historię i zdając sobie sprawę, że bez historii nie ma współczesności i nie ma niczego, staramy się robić różne rzeczy. Z jednej strony, znajdując się w podobnej sytuacji właśnie jak fundacje, z racji tego, że nie mamy takiego swojego stałego miejsca i nie możemy prowadzić działalności statutowej stricte muzealnej, więc musimy, przepraszam za pojęcie, ale troszeczkę funkcjonować na zasadzie domu kultury. To znaczy organizować pewne wydarzenia, które powodują, że nasze działania mają skutek i pewną świadomość historyczną i naukę historii tutaj przekazują jak najszerszej rzeszy ludności. A teraz już do rekonstrukcji. Otóż rekonstrukcje, jak mówi nauka zwana dydaktyką, mają tą poważną zaletę, że pozwalają człowiekowi uczestniczyć w pewnych wydarzeniach. A z kolei historia to jest taki obszar, gdzie my z definicji uczestniczyć w tych wydarzeniach nie możemy. Więc rekonstrukcje i wchodzenie w rekonstrukcję daje przynajmniej namiastkę możliwości poczucia tego i znalezienia się w pewnej sytuacji, w jakiej znajdowali się nasi przodkowie, to znaczy dokonywania odpowiednich wyborów, próby ogarnięcia kontekstu historycznego, przygotowania się w najmniejszym szczególe. Te grupy rekonstrukcyjne, proszę Państwa, oni wiedzą nawet, jakie guziki były, do jakich mundurów,
i jaką nitką mniej więcej powinny były, czy były szyte stroje na przykład XVI-wieczne. I to jest ten poziom wiedzy. I już chociażby ten sam fakt powoduje, że w tego typu inicjatywy jak najbardziej warto wchodzić, dlatego że od szczegółu do ogółu potem trzeba ogarnąć kontekst historyczny i ta świadomość w sposób niejako niezauważalny dla delikwenta, który to robi, jest mu do głowy wtłaczana. Jeżeli do tego dochodzą jeszcze emocje, jak w przypadku żołnierzy wyklętych i tej właśnie całej jakby tego kontekstu naszych działań, no to efekt jest w gruncie rzeczy gwarantowany. I my jako muzeum właściwie w dwojakiej roli występujemy. To znaczy z jednej strony jesteśmy odbiorcami, bo bardzo chętnie korzystamy właśnie z różnych grup rekonstrukcyjnych, które nam pomagają realizować nasz program. No a z drugiej strony oczywiście też próbujemy sami, ale troszkę w inną stronę. A z drugiej strony również tutaj, jak ktoś wspomniał Pan o programie Patriotyzm Jutra, którego inicjatorem jest tutaj zresztą tu obecny Pan Minister Ujazdowski i któremu zawdzięczamy ten program nadal funkcjonujący, no poniekąd możemy też pomagać w działalności lokalnej, w takiej czy fundacyjnej i w tworzeniu tejże świadomości historycznej różnych podmiotów, których po prostu nie stać na, a mają z kolei bardzo dobre projekty. Więc jesteśmy w takiej roli i bardzo chętnie korzystamy z tej działalności rekonstrukcyjnej, uznając jak najbardziej jej sensowność. Ale chciałam też powiedzieć trochę o czym innym. Mogę jeszcze? Chwilę? Proszę bardzo, wyszło, że to nie jest nauka nacjonalizmu, więc proszę. A to do tego dojdziemy też. To powoli. Mianowicie myślę, że słowo rekonstrukcja powinno nam się kojarzyć też trochę z czym innym. To znaczy powinniśmy się zastanowić nad rekonstrukcją naszej narracji historycznej w tej chwili w całości. Dlatego, że oczywiście cała drugowojenna i powojenna historia i opowieść o naszym bohaterstwie, o polskim państwie podziemnym, o tym wszystkim jest bardzo ważna. Z tym, że właściwie mogę powiedzieć, że w pewnym sensie rynek, przepraszam za takie brzydkie określenie, został nią nasycony. Natomiast my mamy w swojej historii takie obszary dziejów, których niewykorzystanie naprawdę można powiedzieć jest grzechem śmiertelnym. A ten obszar dziejów, których niewykorzystany jest właściwie całkowicie, to jest okres I Rzeczypospolitej. I naprawdę w podręcznikach szkolnych jeszcze do tej pory mamy do czynienia z warcholstwem, prywatą, szlachty i tego typu narracją, z którą trzeba walczyć. A dlaczego ja o tym mówię? Otóż dlatego, że jak byłam jeszcze nauczycielką, to usłyszałam takie pytanie ucznia. Jak my możemy w tej chwili swój patriotyzm wyrażać, skoro nie ma żadnej wojny, rewolucji, stanu wojennego ani niczego? Mówi do mnie uczeń, ja to pani zazdroszczę, że pani żyła w stanie wojennym, bo przynajmniej mogła się pani w jakiś tam sposób realizować czy wykazać tym, że ma pani jakieś poglądy i o coś walczyć i zbuntować. Natomiast my nie mamy żadnych szans, my jesteśmy w dobrobycie i opowiadają nam, że mamy kasować bilety i to jest przejaw naszego patriotyzmu. Natomiast gdybyśmy przywołali tą pierwszą Rzeczpospolitą i na tej samorządności i parlamentaryzmie oparli strategię edukacyjną naszą i dydaktyczną, taką globalną, która pozostała insurekcyjno-romantyczna, jeśli chodzi o szkolne nauczanie, to wtedy tak naprawdę to pojęcie odpowiedzialności i poczucie odpowiedzialności, które leży u źródła właściwie wszelkiego patriotyzmu i każdego sensownego działania, mogłoby zostać wtłoczone, powiedzmy, do wszelkich głów szkolnych. Więc jeżeli mówimy o rekonstrukcji, to ja bym też się odwołała tutaj, podsumowując też trochę do innego znaczenia tego słowa, to znaczy postarajmy się właśnie rekonstruować tą swoją dalszą historię i to podejście do naszej ojczyzny jako do naszego wspólnego obszaru odpowiedzialności. I to nie państwo ma za nas różne rzeczy robić, bo to państwo to jesteśmy my. Dziękuję bardzo. Podsumuję ten panel, powiem tak, my Polacy nie lubimy rzeczy, które są nam narzucane, robimy być zbuntowani, robić pewne rzeczy oddolnie i to jest tak, że jest moda na historię, gdyż ona jest takim wyrazem buntu młodego pokolenia dzięki mądrym przewodnikom, ludziom, którzy byli pasjonatami historii, ci młodzi ludzie zaangażowali się w coś z własnej woli, robiąc coś własnego jako wyraz buntu.
Czym innym jest polityka historyczna, to jest państwo, to jest rola historyków, żeby o tym dyskutować. To był wczoraj wspaniały panel, gdzie padło zdanie, że właściwie jakie mamy, mamy sobie wyznaczać cele i wartości. To żaden z osób siedzących tutaj, one te cele i wartości znały. Miały te cele i wartości wyniesione z własnych rodzin i tu właściwie nie musimy sobie tych celi wyznaczać, bo my je po prostu mamy. Czym innym jest fakt, że my nie mamy w telewizji polskiej serialu Piastowie o Piastach i o Jagiellonach. My na ten temat w ogóle nie wiemy prawie nic. Współczesne, wszystko co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o historię, naukę historii na ulicach, o marsze rotmistrza Pileckiego, o to, że jeżdżą rajdy katyńskie i że my robimy w taki fajny, niestandardowy w ten sposób, w tym momencie sposób uczymy historii, tak jak my sobie to wyobrażamy jako wolni ludzie. Natomiast to są dwie odrębne rzeczy. Jeżeli historia, nauczanie historii się tak do końca zinstytucjonalizuje, być może coś stracimy z tej wolności, która tutaj jest. I ten festiwal, który od kilku lat jest coraz większą instytucją, się zrobił instytucją, przyjeżdżają tutaj najważniejsi ludzie zajmujący się historią. To jest też ten przykład tego, że ta kontrkultura w tym momencie, znaczy my jako buntownicy, ludzie, którzy się zbuntowali, bo nasze państwo nie zajmowało się naszą edukacją nas, naszych dzieci. To jest tak, że kropla potrafi drążyć skałę i to jest tak, że jesteśmy bardzo wdzięczni tutaj wszyscy Arkadiuszowi Gołębieskiemu, który okazał się Bożym szaleńcem, który zrobił forum, gdzie możemy dyskutować na takie tematy, gdzie odzyskują bohaterowie, dzieci bohaterów odzyskują własną tożsamość, zaczynają być dumni z własnych rodziców. I zrobiliśmy to nie dlatego, że państwo nam coś nakazało, tylko dlatego, że chcemy żyć w społeczeństwie obywatelskim, chcemy być Polakami. Teraz jeszcze na scenę chciałabym zaprosić osoby, które mogą powiedzieć, co państwo może też w tej dziedzinie zrobić, co może zrobić w dziedzinie kultury, a zarazem oczywiście wtedy też historii, bo żyjemy w czasach, kiedy na ekrany wchodzi film Pilecki, film, który właściwie fundowało społeczeństwo i na pewno wiele na ten temat można by było mówić i można by temu było poświęcić zupełnie osobny panel. Nie mamy tyle czasu, bo za chwilę gala zakończenia, ale jeszcze zostało nam 20 minut. Ja poproszę pana ministra Kazimierza Ujazdowskiego i wiceministra Jarosława Sellina na scenę, a teraz europosła i posła. Zapraszam panów, my ustąpimy miejsca, ale ja czasu będę pilnować się zza pleców, dobrze? Wszyscy nie muszą uciekać, zdecydowanie. Chodziło mi o nas dwie, żeby były miejsca wolne, ale w takim razie zapraszam, najlepiej na sam środek. Nie. Bo wtedy będzie tak, jakby państwo było ze społeczeństwem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja jestem głęboko przekonany, że jeśli będziemy dobrze pracować, to odzyskamy wpływ na polską politykę kulturalną i że jej prawdziwym włodarzem będzie Jarosław Sellin, więc proszę traktować ten moment jako moment przekazania pałeczki. Parę słów, za chwilę oddam głos mojemu przyjacielowi, współpracownikowi, panu posłowi Jarosławowi Sellinowi. Otóż w jakim jesteśmy momencie? Jesteśmy rzeczywiście w momencie, w którym dochodzą do końca rządy totalnie pasywne, obojętne, a niekiedy wrogie wobec odpowiedzialności za historię, ale z drugiej strony mamy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a na pewno bardziej niż 8 lat temu, rozbudowane, żywe społeczeństwo obywatelskie skoncentrowane na historii. Bo kiedy rozpoczynała się w wolnej Polsce polityka historyczna, kiedy ją projektowaliśmy, a to miało miejsce na przełomie
tamtego i obecnego wieku, to skala społecznej organizacji była niewielka. Dzisiaj mamy do czynienia z żywą tkanką, która tutaj tak pięknie jaśnieje i kraśnieje na festiwalu dzięki szaleństwu Arka Gołębiewskiego, ale to jest także przebudzenie odpowiedzialności władz lokalnych w tej sferze. Bardzo wielu burmistrzów i prezydentów ma poczucie odpowiedzialności i wspiera także państwa inicjatywy, z czego o czym wiem. No i wreszcie przetrwały instytucje strefy publicznej. One są traktowane obojętnie jak Muzeum Historii Polski, ale one przetrwały ze swoimi funkcjami. Wydaje mi się, że warto odróżnić rząd od państwa. Rząd Platformy Obywatelskiej od państwa. Możemy być bardzo krytyczni wobec rządów. Powinniśmy wymagać od własnych rządów też dobrej polityki i tworzyć presję. No ale jednocześnie szanować wysiłek instytucji państwowych, które idą trochę własnym tokiem i myślę, że tak jak powiedziała pani Małgorzata Żaryn przed chwilą, mimo ciężkich i trudnych warunków spełniały pozytywną rolę. Więc potrzebna jest nam synergia tego, co państwowe, czy dobrej polityki państwowej i wysiłku inicjatyw obywatelskich. Potrzebny jest prawdziwy sojusz. Każda inna polityka byłaby obciążona błędami, tak, i błędem, i nie pozwoliłaby na uzyskanie dynamiki. To jest pierwsza zasada, że nasza polityka historyczna powinna być polityką prawdziwie obywatelską, prawdziwie nastawioną na kontakt i na współpracę z państwa organizacjami, z wieloma organizacjami w Polsce, których nie ma na tej sali. Musimy dokończyć to, co zaplanowaliśmy, a Platforma Obywatelska zastopowała. Mówię o oddaniu Muzeum Historii Polski w 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości. Musimy rozbudować program Patriotyzm Jutra do takiego przynajmniej poziomu budżetowego, jaki miał miejsce w 2006 roku. On miał 6 milionów złotych, budżet jego opierał na 6 milionów złotych. Musimy przywrócić naukę historii w programach historii na zasadzie pełnowymiarowej. Musimy, to na pewno o tym Jarosław Sellin będzie mówił znacznie kompetentnie ode mnie, przywrócić odpowiedzialność mediów publicznych w sferze historii i kultury, co także ma, powinno mieć wyraz w postaci dofinansowywania wielkich produkcji filmowych. Musimy wreszcie dokończyć czy zbudować takie projekty, które oczekuje opinia publiczna, jak budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych, czy jak budowa Muzeum Ziem Zachodnich we Wrocławiu. To jest bardzo podobny przypadek co Muzeum Historii Polski. Inicjatywa zerwana przez ministra Zdrojewskiego, podtrzymana przez władze miasta Wrocławia. Będzie skromna ekspozycja w przyszłym roku, zbudowana przez Ośrodek Pamięci Przyszłość, ale powinniśmy postawić duży, wielki krok i pokazać, że dzięki własnemu wysiłkowi i prężności kultury i wysiłkowi Polaków na ziemiach zachodnich, te ziemie zostały zintegrowane definitywnie z organizmem państwowym Rzeczypospolitej i odpowiedzieć w formule pozytywnej na ekspansję niemieckiej polityki historycznej, bo najlepiej budować własne instytucje, a nie szarpać się na polu wyznaczonym przez panią Steinbach. Mamy niewiele czasu. Ja jestem głęboko przekonany, że poza tą sferą rekonstrukcji odpowiedzialności państwa za dziedzictwo historyczne, musimy po prostu podjąć walkę o partycypację młodych ludzi w kulturze, która to walka ma znacznie szerszy sens. Tak? Mamy najniższy wskaźnik czytelnictwa w Europie Środkowej. Polacy czytają najmniej książek w Europie. 1/3 ludzi z wyższym wykształceniem nie czyta więcej niż jednej książki rocznie. I to wymaga trochę innych narzędzi niż te, o których rozmawiamy, tak? Raczej z zakresu polityki kulturalnej. Nie mamy czasu o tym dziś rozmawiać, ale ten cel bym traktował jako nie mniej istotny, dlatego że no, społeczeństwo
pozbawione takiej elementarnej partycypacji w kulturze, która jest mierzona przy pomocy bardzo zwykłych kryteriów, jak właśnie czytelnictwo społeczeństwa, to jest zazwyczaj no, pozbawione tego kapitału ludzkiego, tej inwencji, no, która jest warunkiem pójścia do przodu, warunkiem prawdziwego rozwoju. To tyle z mojej strony. Kładę nacisk na to, żebyśmy już przestawiali swoje myślenie w innym zupełnie kierunku, to znaczy jak budować, jak zaplanować politykę rządu, jak gospodarować rządem, który z wielką dozą prawdopodobieństwa odzyskamy. To wymaga trochę innego nastawienia niż ten czas obojętności i wrogości, który mam nadzieję, że dobiega końca, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i powinniśmy odbudować sojusz między organizacjami pozarządowymi a polityką, no, która, proszę wymierzyć, ma szansę znaleźć się w dobrych rękach. Jak powiedział pewien poeta, Polska to jest kraj bardzo dziwny, w którym nawet zmiany na lepsze się zdarzają, więc mam nadzieję, że tego doczekamy. Niedługo gala otwarcia, ale zdążymy, prawda? Tak, ja powiem krótko parę rzeczy. Szanowni Państwo, ja nawet poszedłem trochę dalej niż mój przyjaciel Kazimierz Michał Gwiazdowski w sprawie tego sojuszu państwa i organizacji społecznych, pozarządowych, które zajmują się tymi szlachetnymi działaniami, które choćby w cząstce dzisiaj poznaliśmy w czasie tego panelu, bo przecież takich instytucji jest w Polsce znacznie więcej, ale to była część tej panoramy. Mianowicie, gdybyśmy sobie zadali, mieli na to czas i zadali naszym wspaniałym panelistom poprzednim, jeszcze tutaj siedzącym, takie proste pytanie, w jakim stopniu w ostatnich 8 latach pomagało Wam w Waszej działalności choćby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to pewnie usłyszelibyśmy parę może dobrych przykładów, ale generalnie raczej odpowiedzi byłyby ponure, tak podejrzewam, więc pójdę trochę dalej w tej tezie, którą wygłosił mój przyjaciel minister Gwiazdowski i powiem, że ten sojusz powinien być nawet jeszcze bardziej przekierowany na wychwytywanie dobrych inicjatyw społecznych przez państwo, bo urzędnik dysponujący wspólnymi, nawet wysoki urzędnik, wspólnymi pieniędzmi Polaków powinien być sługą prawdziwych twórców kultury i kustoszy dziedzictwa narodowego, takich jak choćby ludzie, którzy dzisiaj się prezentowali na tym panelu. Urzędnicy na ogół tak fantastycznych rzeczy nie są w stanie wymyśleć, jak wymyśla się oddolnie, z serca, w ramach różnych pasji, które w społeczeństwie się pojawiają i przybierają taki wymiar konkretnych instytucji, które konkretne rzeczy robią. Także ten postulat, który tutaj zgłosiła pani Kinga, żeby nie stłamsić tej wolności, która tutaj jest, jak najbardziej trzeba sobie wziąć do serca, trzeba wesprzeć, ale nie tłamsić siłą potęgi urzędu państwowego. Ja ostatnio poprosiłem, bo ten panel się nazywał Rekonstruktorzy Historii, Tradycja ma znaczenie, chociaż mówiliśmy nie tylko o rekonstruktorach historii, tylko o edukatorach na tym panelu, ale ja ostatnio poprosiłem takiego bardzo aktywnego edukatora właśnie historycznego o sporządzenie takiej listy, kwerendy samych grup rekonstrukcyjnych o charakterze militarnym w Polsce. Od wojów Mieszka I po współczesność okazało się, że takich grup jest około 150 i jeszcze mi powiedział, że on chyba do wszystkich jeszcze nie dotarł. Także myślę, że przyszłym zadaniem przyszłego rządu będzie na przykład to, żeby opracować taki bardzo ambitny program pod tytułem Niepodległa 2018, żebyśmy właśnie te wszystkie czynniki społeczne zaangażowali w ten program i żeby w roku 2018, żebyśmy się cieszyli tym stuleciem niepodległości przez cały rok, żebyśmy zaplanowali sobie przez cały rok różnego rodzaju wydarzenia, mówi się nowocześnie, eventy związane z tą rocznicą, czyli żebyśmy się cieszyli z wolności, niepodległości, normalnego patriotyzmu, a nie tak zwanego nowoczesnego i wszystkie wartości, solidarność, wszystkie wartości, którymi, wolność, którymi Polacy zawsze żyli, żebyśmy sobie przypomnieli. I myślę, że na przykład można by było któregoś dnia w roku 2018 zrobić taką wielką paradę
historyczną, od wojów Mieszka I poczynając, przez wszystkie epoki historyczne tysiącletniej historii Polski po współczesność, żebyśmy się po prostu tak fajnie sfotografowali. To będzie taka oferta dla rekonstruktorów historycznych, którzy w Polsce działają. Zresztą z tej kwerendy wynika, że nie tylko w Polsce działają. Mamy grupy rekonstruktorów, którzy odtwarzają polskie oddziały powstańców polskich działających na Węgrzech w 1848. I to są Węgrzy, którzy przebierają się za Polaków. Mamy grupy rekonstruktorów w Hiszpanii, którzy przebierają się za Polaków walczących w ramach wojen napoleońskich. Oni oczywiście są traktowani jako przeciwnicy, ale pasjonują się również tym czynem wojennym Polaków na tamtej ziemi i takie grupy rekonstrukcyjne też powstały i też trzeba do Polski w takim ważnym dla nas roku zaprosić. Te grupy rekonstrukcyjne też ułatwiają robienie filmów. Właśnie o tym ten postulat, który zgłosił minister Ujazdowski, filmów o charakterze historycznym. To jest po prostu znakomity zasób, który umożliwia nawet, powiem tak, potanienie kosztów produkcji takiego filmu, bo nie trzeba już odtwarzać struktury historycznej, tylko wystarczy zaprosić do współpracy. Także krótko tutaj powiem, w dziedzinie ambitnych filmów historycznych mamy bardzo dużo do zrobienia. Musi być więcej mecenasów, nie tylko Polski Instytut Sztuki Filmowej, który czasem kontrowersyjne decyzje podejmuje, albo w ogóle decyzji nie podejmuje w sprawie filmów historycznych, ale musi telewizja publiczna wrócić do potężnego mecenatu w sprawie filmów historycznych. Myślę, że też inne instytucje państwowe mogłyby się Panie to zaangażować. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują mi z różnych stron, że musimy kończyć. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Więc wymagajcie od nas.